Biegnę pod górę po skalistej drodze. Psychika połamana, może łez są na ranach. Kolejna ściana, nie poddawaj się, uczyła mama. Nie dotykaj trudnej przeszłości, bo ta rozdrapana potrafi rzucić na kolana. Idę, wbijam dzidę w życiową niemoc i widzę. Świat jest taki, jakim go widzę przez popękaną szydę. Uczy pokory najbardziej to, czego się wstydzę. Jestem jak dziecko leżące w zepsutej kołysce. Lękną kołyszę, życiem list do Boga piszę. Mam nadzieję, że zasłużę na wieczną ciszę. Brzydzę się chciwymi świniami stojącymi przy świata korycie. Omijam pułapek pełne ulice. Niemoc jak rysa na płycie potrafi zabić melodię zwaną życiem. Nie znajdziesz mnie w stadzie ślepych owiec. Dobra, także witam serdecznie na kanale Dziadka Templera. Kanał Dziadka Templera nie ma jakiegoś jasnego kontentu, jakiejś jednej konkretnej tematyki, ale wiedzcie, to Dziadek Templer porusza tematy, które go interesują, a że Dziadka Templera dużo tematów interesuje, to dzisiaj rozmowa z kobietą, która ma depresję. Witaj, Anciu. Witam. Mam nadzieję, że ten wstęp nie był zbyt przydługawy. Nie. Okej, więc powiedz, jak to się zaczęło u ciebie z tą depresją? Ojej, jak to się zaczęło. Jak pamiętam wszystko, to sobie na depresję obecnie choruję drugi raz. Pierwszy raz. Przepraszam, tak. co masz na myśli drugi raz? Że był etap, że wyzdrowiałaś z tego, tak? Tak, byłam już raz chora i wyszłam z tego. I teraz od jakiegoś czasu, można powiedzieć, gdzieś już od prawie 3 lat, mam znowu depresję. Nawrót choroby. Okej. A zaczęło się, z depresją stykałam się pierwszy raz w 2014-15 roku. Aha. Z tego, co pamiętam. Tak, to było jakoś tak. I leczyłam się. I od razu, co prawda, poszłam do lekarza, jak miałam, zaczęła mieć pierwsze objawy. Było dość dużo tych objawów. Codziennie mordęga. I jakoś po jakimś czasie, chyba po miesiącu może dłużej, poszłam do lekarza. Dostałam leki, zaczęłam brać, czasem było lepiej. Doszło do takiej poprawy stanu zdrowia, że mogłam leki odstawić, ale czułam się coś około 3 lat. Okej, ale sorry, że tak zapytam, ale jakaś jedna konkretna sytuacja sprawiła, że tej depresji się nabawiłaś? Na przykład śmierć rodziców, o której wspominałaś mi w prywatnych rozmowach? To znaczy, z tego co się dowiedziałam, bo miałam rozmowę z panią psycholog z czasem, ja się zapytałam, bo byłam bardzo ciekawa, czy coś się mogło przyczynić tego. No i z tego co się dowiedziałam, to właśnie pani psycholog mi powiedziała, że tutaj to, że tak zachorowałam, jak zachorowałam, miało wpływ to, że jako dziecko byłam ofiarą przemocy. A, czyli jednak się sprawdza to, co jednak psychologia teraz współczesna mówi, że to co się za dziecka tam złego dzieje, najczęściej przeważa, nie? Tak, to później w dorosłym życiu wychodzi. Prędzej czy później wychodzi w postaci takich chorób jak właśnie nerwica, depresja, nawet i schizofrenia. Ale ten, że tak zapytam, dostałaś diagnozę na papierze, tak? Depresja? Znaczy ogół, moja diagnoza to brzmi zaburzenia depresyjno-lękowe, tak. A miałaś próby samobójcze? Miałam. Na szczęście nieudane, tak? No na szczęście nie. Okej, ale powiedz mi, bo trochę interesuję się właśnie też branżą medyczną. Wiem, że procedura jest taka, że jak ktoś popełnia samobójstwo, a czy przepraszam, próbuję popełnić, to zwykle z automatu służby medyczne wiozą do szpitala psychiatrycznego. Miało to miejsce w twoim przypadku?
Nie, nie, nie trafiałam akurat. Ale musieli cię ratować, czy jakoś to odbyło się? Na szczęście nie i tego. Na szczęście nie. Aha, czyli to były takie, powiedzmy, nieudolne próby, tak? Takie... Takie małe, jakieś takie epizody, no takie po prostu... Samookaleczenia były jakieś? Nie, nie, na szczęście nie. Okej. Okay. Że tak zapytam. No trudny temat taki. Trudny, trudny, tak, zgadza się. A powiedz mi, bo wiem, że jesteś osobą wierzącą, jakoś ta wiara też uchroniła przed samobójstwem ciebie? No bo jakby osoby wierzące no, uważają, że jak się popełni samobójstwo, to no, jest to grzech śmiertelny, nie? Też to no gdzieś... myślę, że wiara, moja wiara uchroniła właśnie mnie przed tym, pomogłam i ten, bardzo się dużo modliłam. Właśnie mając stany takie właśnie nieciekawe, jak chociażby zniechęcenie, czy myśli o samobójstwie, to tutaj akurat starałam się właśnie jak najwięcej modlić. I modlitwa mi bardzo pomagała. Bardzo. Okej, okay, czyli modlitwa, leczenie farmakologiczne, coś jeszcze pomogło? No myślę, że też duże wsparcie u znajomych, przyjaciół. No właśnie. To jest jednak ważne. W rodzinie nie mam takiego wsparcia. Nawet powiedziałabym, żadnego wsparcia w rodzinie nie mam. Nie mam już co prawda rodziców i tego mam starszą o 3 lata siostrę, ale jakoś nie mamy kontaktu i ona nigdy nie była za tym, żeby mnie wspierać. Tak można powiedzieć, że moja siostra się po prostu od pewnego czasu dłuższego już no, w ogóle nie interesuje. Okej, okay, ale zwróć Anciu uwagę, że tak rozmawiamy o tym jak w czasie przyszłym, ale dalej, tak? Cierpisz na depresję, nie jest jeszcze idealny. No tak. A co mówią lekarze, jak rokuje sytuacja? No lekarze, no zadowoleni nie są, wiadomo i ten... Nawet moja pani doktor mnie podziwia, że jakoś to wciąż jednak, może jest naprawdę ciężko, bo że jakoś to jeszcze wciąż jakoś wytrzymuje. Chorowałaś na depresję, jak jeszcze rodzice żyli, tak? To znaczy jak mama, bo mój tato zmarł w 97 roku, mama zmarła w 2018, także tą pierwszą chorobę, jak się styknęłam z tą pierwszą depresją, to moja mama jeszcze żyła i wtedy miałam bardzo duże wsparcie u mamy właśnie. I dzięki mamie wyszłam właśnie z tej choroby. No ale chyba właśnie, tak podsumowując, nie ma nic gorszego jak samotność, prawda, przy depresji. Dokładnie, dokładnie, samotność. A może też ta samotność jest głównym powodem depresji? Znaczy, no nie główny może, ale... No też na pewno też się przyczyniają takie czynniki, chociaż jakby ten, jakby ta samotność właśnie i tego, no nie jest niczym dobrym na pewno samotność, na dłuższą metę zaczyna ciążyć i myślę, że każdy potrzebuje chociażby takiego, nie wiem, kogoś, jakąś taką osobę może z podobnymi przeżyciami, może niekoniecznie, może to być osoba zdrowa, która ten na przykład na co dzień pracuje z chorymi ludźmi i nie tylko chorymi na depresję i tego, ale nawet taka rozmowa z takim człowiekiem dużo daje i dobrze, jak się takie osoby w życiu ma. O. Tak, najważniejsze wsparcie nie musi to być rodzina, a właśnie, a powiedz mi z takich rzeczy, no, jak takie się mówi o napiętnowaniu społecznym, spotkałaś się może z czymś takim? Z osobami, które kwestionują istnienie depresji, bo ja na przykład, no tu powiem, spotkaliśmy się na czacie psychologii, a na czacie psychologia spotykałem osoby, które nie wierzą w istnienie depresji. Spotkałaś się z takimi komentarzami? No, były takie przypadki. Był taki przypadek, że jedna osoba też tak bardziej to uważała, że to jest jakiś taki wymysł,
coś takiego, no że to nie choroba, tylko to jest taki ludzki wymysł i tego. No ale na jakiś czas sama zaczęła chorować i dopiero wtedy zrozumiałam tak naprawdę, co czułam, czy czuję ja. Mają. Dokładnie. Takie myślenie, że depresja nie istnieje, to jest tam jest skrajny ciemnogród. W średniowieczu może nie wierzyli, ale no, ja mówię takiej osobie wtedy, no to zobacz na takie statystyki i samogłos. No to dalej twierdzisz, nie? Można takiej osobie powiedzieć, że depresja nie istnieje. To wystarczy zobaczyć, ile ludzi się gdzieś tam samo unicestwa, to namacalny wręcz dowód na istnienie tego, prawda? Dokładnie tak. Sam, no, miałem jednego, powiedzmy, przyjaciela, który, no, niestety się targał na własne życie. A, i też taki, nie wiem, spotkałaś się z tym, dużo osób też twierdzi, co jest mit, co jest mitem. O, że jak ktoś o tym gada, to na pewno tego nie zrobi. Ja znałem kolegę, który dużo o tym gadał i też tak mówili, a, na pewno tego nie zrobi, a zrobił. Co nie, to też taki głupi mit, że jak ktoś o tym mówi, to na pewno tego nie zrobi, nie? No właśnie. Trzeba być czujnym. Depresja poważna sprawa, nie? Trzeba być czujnym, tak, jeżeli ktoś mówi tego, to trzeba być czujnym i jakoś, nie wiem, tak porozmawiać z człowiekiem, tak. Znaczy nie być obojętnym przede wszystkim, bo kolega powiedział, no to ja sobie nic z tego nie robię, bo tam pewnie się wygłupia tego, ale trzeba być jednak czujnym, bo ludzie nieraz właśnie tak komunikują zły stan swojej duszy. No przede wszystkim też nie oceniać, albo głupie gadki w stylu, weź się w garść, coś tam, no. Dokładnie, nie oceniajmy, nie krytykujmy takich osób. To jest choroba jak każda inna choroba i na pewno nie jest żadnym wymysłem. I myślę, że trzeba po prostu dużo zrozumienia, trzeba okazać dużo zrozumienia takim osobom, bo naprawdę jest. Jest czego współczuć, o tak. Tak, no ostatnio jechałem z taksówkarzem i mówi, panie, córka moja Anatola się kładzie ten, a ja pytam, pali marihuanę? No. On pali. To ja mówię, no to też jest, panie, temat, nad którym warto się zastanowić też, właśnie dzieci, no. Dla mnie osoba, która nie ukończyła 18 lat, to jeszcze dziecko. No i małolaci dzieci sięgają po narkotyki i potem też są tego skutki. A ludzie myślą, że Maryśka nieszkodliwa, nie? A popatrz, dziwnie trafiłem, że pali, nie? Przyznał. Ale tak widać, że fajny facet, nie? Ale nawet nie zdał sprawy do końca. Ja tak mówię, panie, to ten problem warto u pana córki rozwiązać, nie? Bo no, kładzie się na torach, no. Także nie jest dobrze, prawda? W tej kwestii. No nie jest. Nie wiem, czy pamiętasz, ale też w prywatnych rozmowach przytaczałem tobie ten tekst z Dnia Świra, co tam psychiatra mówił, że wie się skakać do okna, nie? I dostał leki i już mówi, mogę już jechać na te 10. piętro do syna. Też się bał, nie? Bał się właśnie tego okna, ten facet. Dzień Świra to taki film poruszający różne takie problemy natury psychiki ludzkiej, nie? I no i osoby właśnie, które tego nie doświadczyły, mogą się śmiać, a tu nie ma nic do śmiechu, prawda? Tylko tragedie. No nie, tu... ja sama miałam właśnie lęki przed oknem w pokoju. Także ja wiem, o co chodzi. Wiem, jak to jest. Ale zobacz, w przypadku osoby, która wie, że ma depresję, to jeszcze pół biedy, nie? Bo przynajmniej masz świadomość depresji, a są przypadki, że ktoś ma psychozę i on pomyśli sobie na przykład, że mogę fruwać, nie? I on nawet nie robił tego smutny, tylko po prostu tak osy skacze. Są też takie przypadki, no. Ja tak powiem, że w tajemniczy sposób mój kolega właśnie z dzieciństwa wyleciał z okna i niektórzy upatrują się jakiegoś samobójstwa. Ja w to nie wierzę, ale zastanawiam się, czy nie mogło coś mu się popierniczyć w głowie po prostu. Mógł nawet nie zdawać sprawy, że on wyleci. Nie wiadomo, co miał w głowie, wiesz. To jest też bardzo niebezpieczna sytuacja, jak ktoś jest w jakiejś psychozie, kolega tam nie spał całymi tygodniami, mówił, miał problemy z bezsennością i takie rzeczy też mogą rzutować. No, właśnie oczywiście, może po prostu przyszedł taki moment, że... On nawet świadomy mógł nie być, wiesz co? No, dokładnie, mógł stracić świadomość, tak, jak najbardziej.
On potrafił mi powiedzieć na przykład, że nie spał tygodniami i że jakieś postacie się nad jego łóżkiem nachylały, ale on miał pełną świadomość, że to tylko mózg płata mu figle i w ogóle. I tutaj, i tutaj tak nie wiem, no ludzie nie wierzą w świat duchowy, ale właśnie ja czasami się zastanawiam, czy coś nie jest na rzeczy, bo no coś niedobrego się stało po prostu. Tutaj już może, no tak w sumie rozmowę zaczęliśmy typowo świecko. Nie wiem, co sądzisz o tym świecie duchowym, Biblia uczy, że istnieje. Wierzysz w to? Ja wierzę, że tak. Jest taki kanał jeden słynny, popularny. W sumie może nie chcę wymieniać, bo taki trochę kontrowersyjny, ale właśnie chłopak mówi, że no jego kolega pociął sobie twarz po prostu. On uważa, że jakiś demon go opętał, nie? Ale wszystko może być. Wszystko, w myśli, że w życiu wszystko jest na wyjście. No właśnie, ciężki temat, kurde. No ciężki. Ja powiem tobie, mi ten temat nie jest obcy. Tam już na YouTubie mówiłem, że za dzieciaka różnych substancji człowiek się, że tak powiem, napróbował za gówniarza. Nie było to mądre, ale się miewało różne stany i myśli, dlatego doskonale to wszystko rozumiem z autopsji. Z tym, że ja nie dostałem nigdy diagnozy, wiesz jak to jest. Ale chyba nie trzeba być Einsteinem, że jak komuś się nie chce żyć i chciałby sobie odebrać życie, to depresja, prawda? Że nie, wiesz o czym mówię, nie? Że nie musi tego lekarz napisać. To się wie, że ktoś ma depresję, prawda? Dokładnie. Dokładnie jak mówisz. Ale na przykład w twoim przypadku masz jakieś rozrywki, rzeczy, które sprawiają ci przyjemność na chwilę obecną? Znaczy... Wiesz, dlaczego pytam? Bo taka już najgorsza depresja to właśnie jak już nikogo nic kompletnie nie cieszy. Nic, absolutnie. To znaczy, co sprawia mi przyjemność. Na pewno pisanie. Piszę czasami wiersze. O. Ale niekoniecznie wiersze. Przerabiam zdjęcia, robię przeróbki. No tak, to dziękuję właśnie za ostatnią grafikę tam przy filmiku z poległymi funkcjonariuszami. Super grafika ta na końcu. To nie właśnie... Nie ma sprawy. Cieszę się, że się podoba. Ale właśnie o tym mówię, czyli nie jest tak źle w przypadku twojej depresji, bo przynajmniej coś się cieszy. Taka najgorsza kliniczna depresja to już jak kogoś nic nie cieszy. Wypicie kawy, nic, kompletnie, nie? No tak. Mam od 3 miesięcy prawie nowy lek i muszę powiedzieć, że jest lepiej, bo wychodzę z domu, a tak to w domu nie wychodziłam. Dlatego, że cały czas byłam po prostu w poczuciu lęku, że coś mi się stanie. Nawet bałam się odwrócić głowę w drugą stronę, bo miałam myśli, że jak odwrócę tą głowę, to coś mi się stanie. No takie nieciekawe w takim bądź razie. Nie będę nawet mówić, bo ale to był naprawdę nieciekawy stan i miałam dużo ograniczeń, właśnie nie mogłam tego. Bałam się bałam się przyjść tutaj do pokoju, drugiego pokoju, tego pokoju, gdzie przeważnie śpię i ten zamiar. Bałam się przyjść do tego pokoju, gdzie mam wejście do kuchni. A to jest tak, że wejście do kuchni mam po stronie prawej, a po lewej mam okno od pokoju. I zawsze się bałam wejść do tego pokoju, bo bałam się, że zamiast skręcić do kuchni, ja skręcę do tego okna, otworzę i wyskoczę. Ale to taka typowo, to taki typowy lęk przed samym czynem, czy boisz się, że autentycznie ci się kiedyś może zechcieć, odechcieć żyć, znaczy i byś się zdecydowała coś na takiej zasadzie? Ja myślę, że to i to. Ale ogólnie, jeżeli na przykład takie myśli się pojawiają tego, to tak naprawdę to jest lęk. Tu niby człowiek tak jakby chce coś zrobić tego, ale tak gdzieś później jakoś, bo to tak się zaczyna, ataki paniki czy coś, to najpierw jest takie, że ten
że mogłabym to, że chcę to, że nie wytrzymam, że pójdę zaraz i tego. A później znowu jest taki stan po paru minutach, że zaczynam się bać, że ja faktycznie pójdę tam do tego pokoju i zrobię to. To tak jakby ja nie chcę tak naprawdę. Ja tak naprawdę jak normalnie myślę i nie mam żadnych ataków paniki tego, no to ja chcę normalnie żyć i tego jak każdy inny człowiek. Cieszę się życiem tak jak mogę i ten, i nie mam żadnych takich ten, ale właśnie choroba sprawia, że to choroba sprawia, że ja chcę ja, że ja nie chcę żyć, albo że się boję żyć, albo że boję się, że sobie coś zrobię. O, coś takiego. Tak, to tak jak jest słynny most samobójstwo, nie wiem czy słyszałaś w USA. Golden Bridge, o ile dobrze mówię. Teraz sobie tutaj jeszcze wygoogluję. Może, nie wiem. To dużo samobójców niedoszłych, ratowanych z tego mostu, na przykład jakiś funkcjonariusz, o tu a propos funkcjonariuszy, no że tak. Przechodził, uratował takiego chłopa, to on po latach mu dziękował, że to zrobił, tak aby, że niektórzy na przykład uważają, a pozwól mu się zabić coś, nie? A to jest bzdura, bo często ci ludzie uratowani po latach dziękują, prawda, że no nikt zdrowy nie chce się zabić, prawda? To jest jakby dowód na to, że to jest choroba, a nie decyzja, prawda, przede wszystkim. Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak. Właśnie. A powiedz mi, a co sądzisz o takich radach, na przykład tam też tam słyszałem, że ktoś tam chciał skakać, a ojciec mówi, weź, daj sobie spokój, bo jeszcze będziesz kaleką, jak ci się nie uda zabić, to jest dobra rada twoim zdaniem? Ja myślę, że takie gadanie, takie mówienie komuś, to tak naprawdę, naprawdę nie pomaga. Ja ten, jak jeszcze byłam z moim partnerem, też nieraz tego mówiłam mu o swoich lękach, on tak podchodził, powiedzmy, znaczy, mało się po prostu wczuwał i tego i mówił, no co ty, czy otworzysz okno? Ale mówi, gdzie tam, przecież tego okna nie otworzysz, masz kucynę na tym stole nawalone, bo ja mam stół i tego, zanim ty to wszystko pościągasz ze stołu, zanim ty otworzysz to okno i tego, pomyśl ile to roboty i w ogóle i takie głupie gadanie tego, powiem szczerze, że takie gadanie mi nie pomagało, mnie jeszcze bardziej zdenerwowało. To, że on sobie ten, że on sobie robi z tego. Okay. To podsumowując, jak najlepiej twoim zdaniem rozmawiać ze sobą z depresją? W pełni zrozumienie, nie lekceważenie, tak? Nie lekceważenie, zrozumienie. Z taką osobą trzeba też dużo rozmawiać. I dobrze, jak ktoś znajdzie czas właśnie dla takiej osoby, żeby sobie usiąść z nią, porozmawiać. I tego, jeżeli na przykład nie można sobie porozmawiać w cztery oczy, normalnie osobiście spotkać się, no to chociażby telefon, czy nawet rozmowa przez jakąś kamerkę, coś, no cokolwiek, po prostu dużo rozmawiać z tą taką osobą. Nie lekceważyć jej. Być czujnym, kiedy mówi na przykład, jak mówi na przykład czasami, tak jak twój były kolega, tak, bo on nie żyje już. No. Żeby po prostu nie być obojętnym i naprawdę słuchać to, co człowiek mówi i przede wszystkim nie śmiać się, bo nie robić sobie z tego żartów i tego, bo ktoś naprawdę cierpi, a kogoś to bawi na przykład. Tak, dobrze też, że Kościół katolicki wycofał się już z tej tradycji pochowania gdzieś na uboczu samobójców. W ogóle na szczęście już duchowni doszli do wniosku, że to Bóg rozpatrzy co z samobójcą. Tak jakby już mówię tych, co niestety dokonali tego czynu, prawda? Że to też dobrze, że Kościół już nie potępia już pośmiertnie jeszcze, prawda, samobójców. Wiesz, tak, już mówię. Dokładnie. Okej, okay. Myślę, to by było na tyle. Ludzie tak nie oglądają długich materiałów, nie słuchają, ale chciałem jeszcze tak na pamiątkę właśnie swoich dwóch kolegów jeszcze chciałem upamiętnić właśnie Zbyszka, świętej pamięci Zbyla, który popełnił samobójstwo, i kolegę Myszkę, który nie wiadomo, czy popełnił samobójstwo, mógł to być wypadek po prostu, ale tak właśnie chciałem na pamiątkę ich imię tutaj zostawić i dziękuję tobie, Aniu. Ja też dziękuję. Dobra, to hej. Hej.